Jest godzina 8:34, to jest program Michał Rachoń. Jedziemy na antenie telewizji Republika. Z nami są Agnieszka Siewieraniuk-Maciorowska, Wojciech Mucha, Wojciech Szymczak. Witam was ponownie. Szanowni państwo, no, wybory za nami, komentarze przed kolejnymi wyborami, bo w demokracji kampania wyborcza rozpoczyna się w momencie, kiedy zamykane są lokale wyborcze poprzedniej kampanii wyborczej. Szymon Hołownia na antenie naszej konkurencji zapowiedział z PSL-em albo sami, ale nigdy z Platformą, bardzo proszę. Mieliśmy wczoraj zarząd partii Polski 2050 i podjęliśmy decyzję, że do wyborów europejskich idziemy albo w formacie trzeciej drogi, który już dwukrotnie się sprawdził, bo uważam, że w wyborach samorządowych też się sprawdził. Potwierdziliśmy nasz wynik, jesteśmy trzecią siłą na scenie politycznej, albo idziemy sami. A jeśli wicepremier Kośniak-Kamysz zdecyduje pójść z Koalicją Obywatelską, wy to pójdziemy sami. No właśnie, co to znaczy, jak to interpretują nasi komentatorzy? Zaczyna Agnieszka Siewieraniuk-Maciorowska. Nie wiem, czy ten format się sprawdził. Ja powiem, że na sześciu radnych trzeciej drogi do Sejmiku Województwa Podlaskiego jeden jest od Szymona Hołowni, pięciu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest trochę zaklinanie rzeczywistości i powiem, że nie wiem, no tutaj wybory te do Parlamentu Europejskiego, one są dosyć szybko, to jeszcze być może posłowie z Polski 2050 nie zdążą zwijać do Platformy Obywatelskiej, ale podejrzewam, że w perspektywie tego roku więcej tam właśnie zwieje, niż zostanie w Polsce 2050. Szymon Hołownia został sam i myślę, że on już o tym wie, albo przynajmniej dochodzi do niego ta świadomość. Uruchomiona pogarda, ta cała machina w zasadzie pogardy i hejtu wobec Szymona Hołowni i jego partii przed wyborami właśnie samorządowymi powinna dać trochę do myślenia w tym względzie. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe to też jakby, no nie wiem, czy tam nie przyjdzie taka myśl, po co nam ten Hołownia, skoro my sami możemy wykręcać takie wyniki. Ja jeszcze raz wrócę do tego, że w 2018 roku PSL samodzielnie bez Szymona Hołowni miał poparcie w granicach 12%. W tej chwili, mając i wtedy miał tylko tę grupkę dosłownie kilku posłów przecież w parlamencie, to są ograniczone możliwości działania. W tej chwili PSL ma wicepremiera, dzierży ster władzy w Polsce, no, jako koalicjant i osiągnięcie razem z Szymonem Hołownią tam 14%, to jest po prostu klapa. Więc tutaj myślę, że jednak od Szymona Hołowni będą ludzie odchodzić i będą odchodzić do Platformy Obywatelskiej, bo myślę, że nie do Polskiego Stronnictwa Ludowego, a niektórzy prawdopodobnie przyłączą się czy wejdą do PiS-u, będą w PiS-ie. Szymon Hołownia został już sam, tylko on jeszcze musi do niego tę myśl dotrzeć. Czasu a ja tak zastanawiam, czy Ryszard Petru, tak oparty w swoim gustownym bezrękawniku o poręcz kładki na Wiśle, nie przygląda się temu wszystkiemu, tak patrzy na tego Szymona Hołownię i mówi, byłem tam, widziałem, to wszystko się już działo. Wojciech Szymczak. Franków szwajcarskich bym na to nie stawiała. Wojciech Szymczak. Platforma Obywatelska połyka swoich koalicjantów. Wspomniany stylowy Ryszard Petru w swoim bezrękawniku też miał partię, która miała w nazwie nawet Ryszard Petru. I okazało się, że ci politycy bardzo szybciutko uciekli do Platformy Obywatelskiej. W tym gnieźnianka Paulina Henning-Kloska, która jest znana z tego, że gdy coś dzieje się niepokojącego, najpierw uciekła do Platformy, z Platformy teraz do Hołowni. No, został jej PiS albo Lewica, więc mam nadzieję, że wybierze Lewicę. Szymon Hołownia jest chyba takim chłopcem do bicia. No, wynajmują płatnych hejterów, którzy go gdzieś tam w internecie obrażają. On nadal trwa tam w tym rządzie, usilnie się trzyma tego fotela marszałka i to jest trochę straszne, że można tak z człowiekiem robić co chce, że plują, a on mówi, że deszcz na niego pada. Jak to tak może być? Poważny polityk. Ja bym chciała dodać jedną rzecz, bo to jest istotne. Przecież Szymon Hołownia jest z mojego regionu, z Białegostoku i tutaj poniósł sromotną porażkę w swoim mateczniku, w mieście, w którym się urodził, w którym się wychował, w którym mieszkają jego rodzice, bo my mówimy zarówno o mieście Białymstoku, gdzie udało się wprowadzić tylko dwóch radnych. Była naprawdę szansa na pięciu i udało się tylko dwóch.
No a do sejmiku województwa tylko jednego, w Mateczniku. No cóż, Szymon Hołownia dziś zajmuje się innymi rzeczami, być może nie jest skoncentrowany na tych wyborach i na tym konkretnym okręgu wyborczym, ale skoro mowa o tym, co w przyszłości, to cytowaliśmy, już wspominaliśmy o wypowiedzi pana marszałka Zgorzelskiego, ale to nie jedna istotna wypowiedź polityczna w ostatnich dniach, oto kolejna. Chciałby pan, żeby pański kolega, wicemarszałek Czarzasty, został marszałkiem rotacyjnym? Czy to jest aktualne, czy już nie? Panie redaktorze, ja do rotacyjności w funkcji politycznych mam własny stosunek i nawet jest taki... Pamiętam, rotacyjna to może być kosiarka. Mój zwrot, tak, no bo też pan dobrze wie, panie redaktorze, uśmiech na pana twarzy szeroki mówi wszystko, że tego typu układanie historii politycznych na lata to raczej jest mało prawdopodobne. Czyli, się panie marszałku Czarzasty... Może pan nie zostać tym marszałkiem rotacyjnym. No, ale na pewno do marszałka Czarzastego nie powiemy tak, jak Anna Maria Żukowska powiedziała do marszałka Hołowni. Uuu, to tam zabolało poważnie, widzę, Wojciech Mucha. Na pewno nie powiemy, czyli właśnie tak powiemy. Doskonale. Na pewno to Kopernik nie żyje. Czytamy to, co pan marszałek Górski powiedział, ale tak, no, na pierwszym roku studiów, na jednych pierwszych zajęć z doktryn politycznych, nasz wykładowca powiedział, że w polityce jest tak, no, że układy i umowy trwają do kiedy? Ano do wtedy, do kiedy trwają. Jak widać, tutaj już powoli zaczyna wszystko trzeszczeć w obliczu, no, klęski lewicy, która, no, na swoich postulatach usiłowała przekonać ludzi w regionie, że wybory samorządowe są właśnie o aborcji. No nie są o aborcji, już to sobie powiedzieliśmy. No będzie się teraz mierzyć z ludźmi takimi właśnie jak pan marszałek. Ale wiesz co, ja się zastanawiam, bo nie tu... Nie będzie żadnej rotacji, no, na karuzelę. No, rotacji może nie będzie, ale zastanawiam się jakby z której strony i która z tych sił kogo tutaj zgniecie. No bo z jednej strony faktycznie Donald Tusk próbuje zagarniać ten lewicowy elektorat, wskazując siebie samego i swoje ugrupowanie jako to, które będzie realizowało te koncepcje. Przypomnijmy tam ta pani od tych tam piorunów, co tam miotała, ta wytralalala, i to ona tam przede wszystkim zakazywała krytykowania Donalda Tuska. Tego przede wszystkim nie wolno było robić, jak się chciało brać udział w tych piorunowych przedsięwzięciach i krzyczeć razem z nią. To można było krzyczeć różne rzeczy, ale od Donalda wara. Więc to jest jeden kierunek. Drugi kierunek właśnie słyszymy, że tutaj PSL i Szymon Hołownia mówi, no jak będziecie tak mówić do marszałka Hołowni, to nie będziecie rotacyjni i wymienimy i zmienimy te układy. A z trzeciej wreszcie strony lewica ma pełną świadomość, że to jest właśnie ten temat, jeśli jakikolwiek temat rozgrzewa elektorat ich, bądź potencjalny ich elektorat, to właśnie jest kwestia aborcji, właśnie kwestia tych piorunów. No więc będą to wchodzić, będą grzać. No i zastanawiam się, gdzie tutaj, która z tych sił kogo ściśnie, bo ścisnąć może w zasadzie każdego. Nad wszystkim czuwa Donald Tusk. Mam takie wrażenie, że robi to specjalnie. On trochę zachowuje się tak, jak mówiono kiedyś o Chinach, że Chiny prowadzą politykę zagraniczną w taki sposób, że wszystko wszystkim obiecają, nic nie dotrzymają i patrzą, co się stanie. Więc Donald Tusk działa dość podobnie. Będzie działał w taki sposób, jak właśnie powiedziałeś, zagarniał kolejne przestrzenie tematyczne. Z drugiej strony patrzył, jak wykrwawiają się ludzie w typie marszałka Hołowni, których popularność spada dość drastycznie. No już jakoś nikt chyba do kina na obrady Sejmu nie chodzi, a jeszcze chwilę temu chodzono. W regionie partia Szymona Hołowni jest bardzo słaba, czego przykład mieliśmy w Krakowie, gdzie kandydat tej partii, która postanowiła wystawić swojego kandydata, nie przyłączać się do koalicji 13 grudnia, zdobył jakiś wynik śladowy na poziomie 2,5%. Także nawet go nie atakowano zbytnio, po prostu nie miał absolutnie żadnych szans. Także no, czas gra na korzyść Donalda Tuska, jeśli chodzi o połykanie swoich koalicjantów. Oni chyba już mają tego świadomość. Niestety już jest za późno. Pierwsze decyzje, które podejmowali o samym wstąpieniu do koalicji, czy później już
gdy przyszło rządzić, Donald Tusk wikłał ich w różne decyzje polityczne. To wszystko sprawia, że, no, że są w bardzo kłopotliwej sytuacji. No ewidentnie wikła cały czas. Krzysztof Gawkowski z kolei w taki sposób wypowiedział się na, no, w gruncie rzeczy ten sam temat. To nie jest wynik, na który liczyliśmy i trzeba uczciwie powiedzieć, że potrzebna jest korekta strategii na wybory do Europarlamentu. Potrzebne jest też takie głębokie przemyślenie, czy adresowaliśmy dobrze przekazy, między innymi, czy mogło nam się opłacić albo nam przeszkodziło w dobrym wyniku spory, które były wewnątrz koalicji. To są takie rzeczy, które powinniśmy omówić. Agnieszka Siewierynik-Maciorowska, jak co ona odpowiedziała Krzysztofowi Gawkowskiemu? No nie, to no niech może tak, niech on tam analizuje razem ze swoimi kolegami. Ja tutaj nie będę podpowiadać, może do czegoś dojdą, no ale właśnie kwestie aborcji, czy też tabletki dzień po i czy przed, nie interesowały Polaków ani w tych wyborach, ani w ogóle to słabo interesuje. Znaczy w ogóle to słabo interesuje, ale co, ja muszę zwrócić uwagę na dosyć ciekawą rzecz. Nie wiem, jak jest w Polsce, gdzieś tam w innych miastach, ale u nas tutaj na Podlasiu. Praktycznie dzień po wyborach do lewicy rzucili się do gardeł politycy Platformy Obywatelskiej, mówiąc, że właśnie przez nich to nie ma większości. To przez nich to zwycięstwo? Ma... No właśnie chcę powiedzieć, że przez nich nie ma większości w sejmiku województwa i nie ma większości w mieście. I to jest ich wina, bo oni poszli oddzielnie. Czyli najpierw Donald Tusk wystawił lewicę, prawda, mówi to idźcie wy sobie sami, a teraz politycy stąd atakują, mówią, że lewica poszła sama. Tak jest na Podlasiu. Nie wiem, jak jest gdzie indziej w Polsce, ale tutaj dosyć ciekawie to wygląda, bo lewica zrobiła tutaj fatalny faktycznie wynik, nie wprowadziła nikogo, ale zresztą w Polsce ten wynik jest fatalny. Na Podlasiu były takie bastiony, w których lewica brała dosyć dużo. To jest głównie południe województwa podlaskiego, tam gdzie mieszkają mniejszości narodowe, głównie okolice Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Orli, Białowieży. Tam zawsze te głosy spływały. No w tej chwili te głosy, i to widać bardzo wyraźnie, przeszły na trzecią drogę. I tak jak wcześniej to były głosy Szymona Hołowni, tak teraz trafiły do PSL-u. To jest też ciekawe. No cóż, w tych sprawach wypowiedział się również Włodzimierz Czarzasty. Bardzo proszę. Te wybory są słodko-kwaśne tak naprawdę we wszystkich aspektach, no bo jakby popatrzeć najpierw na koalicję, to mogę powiedzieć tak, po pierwsze fatalna frekwencja, czyli generalnie na przykład strona, którą ja reprezentuję, czyli koalicyjną, no nie potrafiliśmy zmobilizować wyborców tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie, no i teraz skąd ten brak mobilizacji? Przecież wydawałoby się, że po tej fali, która no, ma nawet doczekać się swojego święta, przypomnijmy, że ministrowie i ważni politycy tej koalicji uważają, że 15 października, wow, czy my to słyszymy wszyscy? O dobra, teraz już chyba nie słyszymy. Że 15 października jest tak ważną datą, że ma doczekać się swojego święta państwowego, na razie niewolnego od pracy, ale swojego święta. A z drugiej strony pytanie, skąd ten brak mobilizacji? Joanna Mucha udzieliła swojej odpowiedzi, Włodzimierz Czarzasty najwyraźniej jeszcze swojej odpowiedzi nie ma, no ale zadaje pytania o to, co się wydarzyło i skąd ten brak mobilizacji? Myśmy o to jeszcze nie pytali. Jak uważacie, skąd brak mobilizacji po tamtej stronie w tych wyborach? Jeśli mogę. Bardzo proszę, Wojtek Szczuczek. Szanowni Państwo, z lewicą jest ten problem, że lewica praktycznie w Polsce przestaje istnieć. Ja mam otwartą na komputerze listę z Państwowa Komisja Wyborcza i lista powiatów, do których lewica wystawiała swoich kandydatów. I w Wielkopolsce są to dwa powiaty, powiat gnieźnieński, mój i Rada Powiatu w Śremie. I to tak właśnie wygląda. W województwie śląskim są to trzy powiaty, na pomorskim dwa powiaty. Skoro oni nawet nie potrafią wystawić list do powiatu, mimo że idą w osobnych wyborach, to kogo oni mają mobilizować, żeby na nich głosował, skoro nawet nie mają chętnych, żeby startowali? No, na litość boską. To jest jakiś taki twór, gdzie stare układy, żeby nie powiedzieć, starzy komuniści się jeszcze trzymają. Nowa lewica, stare komuchy, tak słyszałem, że jest określana lewica. No albo jakieś wesołe panie, które tańczą w Sejmie albo krzyczą stop dyktaturze kobiet. No to oni sami siebie ośmieszają. To
myślę, że może tu jest ta demobilizacja wyborców, którzy nie chcą głosować na albo starych komunistów, albo na śmieszne panie, które jakby nic wartościowego nie potrafią wnieść, tylko robią happeningi. No ale w wyborach, przecież w wyborach parlamentarnych, które się odbyły, no, to był niewątpliwie triumf właśnie tego wyśmiewanego przez Leszka Millera Włodzimierza Czarzastego. Lewica wróciła do Sejmu, wróciła do rządzenia tak naprawdę po wielu latach. No tutaj wynik najgorszy w stawce, choć gdyby przekładać to na wyniki parlamentarne, to powyżej progu, no ale widoczny właśnie brak mobilizacji. Zastanawiam się nad jego przyczynami, bo nie minęło tak dużo czasu od wyborów parlamentarnych, żeby no, nie podtrzymywać entuzjazmu, jeśli byłoby po czym go podtrzymywać. No, przypomnijmy, poprzednie wybory samorządowe odbyły się nie tak długo po wyborach 2015 roku, to był rok 2018, dużo dłuższy czas, a zwycięstwo wyborcze wówczas Prawa i Sprawiedliwości niekwestionowane. Agnieszka Siewiernik-Macierowska. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, bo wygrany jest jeden i tutaj trzeba powiedzieć wprost, że to jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma zaklinania rzeczywistości, cokolwiek by tam Donald Tusk na swoim memie nie napisał razem z Rafałem Trzaskowskim. Natomiast ja się zastanawiam tak naprawdę od wczoraj, kto jest bardziej przegranym, czy Szymon Hołownia, czy Lewica. Bo jedni i drudzy powinni na fali w zasadzie tego, co się wydarzyło 15 października, ciągnąć dalej, tak? No to jakby nie nastąpiło. Elektorat albo nie poszedł do wyborów, albo wręcz, tak jak można było już zauważyć, analitycy zaczęli wrzucać jakby informacje do sieci, że na przykład głosy wyborców trzeciej drogi, na kogo poszły, na kandydatów najwięcej Platformy Obywatelskiej, czy tam koalicji i PiSu. Lewicy jakby, nie wiem, nie patrzyłam, jeszcze tego nie widziałam, ale na pewno dwóch największych przegranych tych wyborów to jest Lewica i Polska 2050. Ja nie będę się rozwodzić nad tym, to jest ich zadanie, żeby ustalić, dlaczego tak się stało, ale ja uważam, że ten trend jest już nieodwracalny. To już w mojej ocenie tango down. No jak to? Przecież pomysł był taki, że stanowisko marszałka Sejmu dla Szymona Hołowni ma stanowić trampolinę do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. No w tej chwili, kiedy czytam te liberalne, lewicowe Michał, media... Michał, jeszcze jedna rzecz. No. Przypomniałeś mi trochę, mówiąc o tym, bo też przegranym, dosyć dużym przegranym tych wyborów jest Donald Tusk, który w ogóle w nich nie startował. Dlatego, że on wynikami i tym, co się wydarzyło, w zasadzie przekreślił swoją własną kandydaturę w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Praktycznie no, musi szukać sobie gdzieś miejsca w Brukseli, nie wiem, gdzieś. No nie wiem, przekreślił, czy to jest, ja jestem ciekaw, no bo to trochę tak wygląda i słyszeliśmy bezpośrednio już w zasadzie w pierwszych tygodniach tu na antenie telewizji Republika padały te słowa, wielokrotnie słyszałem je wówczas oglądając je z zupełnie innego miejsca, że Donald Tusk czy Platforma Obywatelska, wskazując Szymonowi Hołowni właśnie to miejsce i wsadzając go na minę w co najmniej kilku kwestiach, mandaty Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, to jest tylko jedna z tych spraw, ale takich historii było więcej, no bo to Szymon Hołownia musiał przyjąć na twarz co najmniej kilka oczywistych sytuacji łamania konstytucji i że to jest pewna inwestycja z perspektywy Platformy Obywatelskiej w to, aby uniemożliwić mu start w wyborach prezydenckich. No ale kiedy patrzy się dzisiaj na sondaże, to on jest wymieniany wśród faworytów do tego wyścigu. Wojciech Mucha. No, przypomnijmy, że jedną z pierwszych decyzji, jeśli dobrze pamiętam, Szymona Hołowni, była ta decyzja, która w sposób formalny umożliwiła panu Karpińskiemu opuszczenie aresztu, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc od samego początku
pan marszałek Hołownia jest wikłany przez Donalda Tuska w tego typu historie, właśnie po to, by osłabić jego wizerunek. I mam wrażenie, że dziś chyba nawet pan Szymon Hołownia nie wierzy w to, by mógł podjąć wyzwanie startu w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że jest do nich jeszcze kilkanaście miesięcy, a już bardzo mocno notowania pana marszałka spadły, jest atakowany ze wszystkich stron. Właśnie w taki sposób ze strony samego Donalda Tuska podgryzają go politycy lewicy, więc no, o tym to się mówi w regionie, jak wyglądają relacje z członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, to nawet szkoda mówić, bo to tam dopiero jest jazda, więc pan Szymon Hołownia będzie tracił. I ten projekt jest, że tak powiem, beznadziejny, idący na wygaszenie. Mówię o projekcie prezydenckim Hołownia 2025. Co jest ciekawe, chciałbym jeszcze się zatrzymać troszeczkę przy tym, co mówiliście o lewicy, dlaczego lewica, skąd... To poczekaj, taki... to ja tylko, skoro chcesz jeszcze pozwolić ci dokończyć, to ja tylko zaznaczę, że pierwszym człowiekiem, od którego usłyszałem, że Szymon Hołownia może na poważnie stać się politykiem, i nie wierzyłem wówczas, że to może być realny pomysł, był właśnie Wojciech Mucha, który niegdyś na kolegium gazety przyniósł właśnie taką informację. Ja tak tego słuchałem, mówię, co? No ale miał rację. No. Dobra, kontynuuję. Dziękuję bardzo, nie pamiętam tak tego, było. Ale cóż... Więc w kwestii marnego wyniku lewicy, zwróćcie proszę państwa uwagę, że o ile w wyborach do parlamentu lewica nie ograniczała się tylko do jednego postulatu, to znaczy tego postulatu, który dziś niesie tych twardogłowych i którzy wmawiają nam, że aborcja jest prawem człowieka, gdzieś rozpierzchli się po całej Polsce, po różnych komitetach lokalnych członkowie i sympatycy partii Razem, czyli ruchów miejskich i członkowie ruchów miejskich, którzy również w trakcie wyborów parlamentarnych szli gdzieś przy lewicy. Ci ludzie startowali często samotnie, często startowali w jakichś nieoczywistych koalicjach, tak jak znowu oczywiście tutaj do Krakowa wrócę, gdzie posłanka Razem wspierała kandydata niezależnego, mówiąc właśnie o takich rzeczach jak infrastruktura, betonoza, korki, finanse, instytucje i tego typu historie. I to mogło też sprawić, że po prostu ludzie zagłosowali na to, co było im bliżej, nie na szyld partyjny, dosyć już sprany, choć z PZPR-em mający wspólnego wiele. I tutaj myślę jest to, co zaważyło na tym marnym wyniku. Wcale jakoś na tym nie ubolewam, ale myślę, że w lewicy muszą się mocno zastanowić, kim chcą być, bo widać wyraźnie, że jeżeli jakiś projekt lewicowy ma w Polsce szansę sukcesu, to jest właśnie ten związany z nową lewicą, z takimi postulatami i propozycjami, jakie proponuje partia Razem. Jedno jest pewne w sprawach, którymi od lat interesuje się właśnie Wojciech Mucha, czyli kwestie związane z miastami jako takimi, z dużymi miastami, z tym, jak te duże miasta się zmieniają, jak w dużych miastach pewne podziały polityczne zaczynają od lat już przebiegać w poprzek takich tradycyjnych linii. Widać to również w pewnym sensie w Warszawie, widać to w Krakowie, widać to w kilku jeszcze innych miejscach. W pewnym sensie w moim Gdańsku widać to również, choć w dużo mniejszym stopniu. To jest bardzo ciekawe, Michał, tylko jeszcze jedno zdanie, bo warto by też państwo uświadomili, jak specyficzna jest sytuacja w Krakowie, gdzie przyszłość Krakowa jest w rękach wyborców prawicowych, którzy powinni wiedzieć... Którzy nie mają swojego kandydata, a muszą zdecydować. Nie mają swojego kandydata i muszą... Prawda, zacisnąć zęby i mają twarde orzeczki do zgryzienia, ale jeśli zwyciężyłby kandydat Platformy, no to zaklajstrowanie dotychczasowego układu sprawia, że rządy Jacka Majchrowskiego będziemy wszyscy wspominać jako z takim rozrzewnieniem jak pierwszą miłość, mniej więcej. To już jesteśmy po czasie, ale to ja spytam, jak uważasz, że zachowają się w tych wyborach konserwatywni wyborcy w drugiej turze? Zagłosują przeciwko Platformie, czy... Myślę, że widmo tego, że na wiele, wiele lat będziemy mieli do czynienia z takim, prawda, zabetonowaniem układu deweloperskiego-turystycznego, który toczy Kraków od lat. I tak jak mówię, no, Jacek Majchrowski, jaki był, taki był.
ale potrafił jednak postawić się swoim koalicjantom w Radzie Miasta. No tutaj widmo po prostu hegemonii Platformy Obywatelskiej w takim najgorszym, małostkowym wydaniu jest bardzo, bardzo poważne. Ja zastanawiam się, czy to paradoksalnie druga tura wyborów w Krakowie i decyzje polityczne, które przed dużymi graczami, tymi, którzy grają o całą pulę w całej Polsce, nie niosą w sobie pewnej szansy na zbudowanie jakiegoś nowego otwarcia, wysłanie jakiegoś sygnału, który później za chwilę, za rok, dwa, może za trzy, mógłby mieć istotne znaczenie w budowaniu tożsamości i poparcia politycznego, kto wie, czy nie potrzebnego właśnie do tego, żeby ten republikański sposób myślenia o rzeczywistości w Polsce związany z polskim państwem, polskim patriotyzmem, polskimi interesami, racją stanu, a tego słowa przypomnijmy w Polskiej Agencji Prasowej, odkąd przejęli ją ludzie pułkownika Rympałka, używać nie można. U nas można, w Telewizji Republika jak najbardziej. Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska, dziękuję uprzejmie. Wojciech Mucha, dziękuję bardzo. Wojciech Szymczak, a my łączymy się studiem ze studiem S2. Proszę Państwa, mamy studio S1, w którym jesteśmy, mamy studio S2, w którym jest pan telewizor, jest Adrian Klarenbach, przygotowuje się do swojego programu. Razu, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. No właśnie, tak, tak, to na razie dwa, jeszcze mamy tutaj parę innych potencjalnych możliwości. Czy ty widziałeś, powiedz mi, w jaki sposób pani poseł Joanna Mucha tłumaczyła? Tak, widziałeś? Bardzo mi się to podobało. Naprawdę na panią poseł Muchę zawsze można liczyć, bo albo coś zaśpiewa, albo coś mądrego powie. Przerażające jest chyba tylko to. Bo ty masz duże doświadczenie w rozmowach z politykami. Czy możesz mi wytłumaczyć ten drugi wątek z tymi dziećmi, którzy zameldowani są u rodziców i skoro są zameldowani u rodziców, to nie zagłosowali, bo nie mogli drugi raz do rodziców przyjechać, bo już tydzień temu byli? I drugi tydzień, czyli dwa tygodnie z rzędu czy pod rząd raczej już nie mogli rodziców odwiedzić. Nie, no to jest przecież absurdalne całkowicie. Przerażające jest to, że pani poseł, pani ministra Mucha chyba w resorcie edukacji i nauki pracuje, a jak? Nie? No. Czyli odpowiada za twoje dzieci, za moje dzieci. Generalnie jest naprawdę ciekawie, interesująco niezwykle. Ale, proszę państwa, czytam i o czym nie wierzę, przecieram je ze zdziwieniem. Ponoć po tych ostatnich wyborach samorządowych to się zaczynają już dożynki. Trochę wcześniej i nie mówimy tutaj o dożynkach tych związanych z rolnictwem, ale o dożynkach politycznych. Tam rzekomo już co niektóre ugrupowania, jak na przykład Trzecia Droga, chcą wysiudać, użyję tego określenia, wysiudać nową lewicę, Sojusz Lewicy Demokratycznej, inaczej Czarzastego i Biedronia, wysiudać przynajmniej z jednego resortu. I teraz pytanie, czy będzie to szkolnictwo wyższe, gdzie Dariusz Wieczorek urzęduje, a może Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Albowiem wynik, który Lewica zdobyła w tych wyborach, jest skandaliczny. Co prawda Czarzasty mówi o jakimś słodko-gorzkim zwycięstwie, ale powiem szczerze, słodkości to ja tam nie widzę. No ale ta rotacyjna kosiarka, o której mówił Piotr Zgorzelski, również pojawia się w tym kontekście. No co prawda tak się umawialiśmy, ale to były inne okoliczności. Ale posłuchaj, ale to jest przecież wypisz, wymaluj to, o czym już kiedyś wspominaliśmy. Jeżeli ktoś próbuje się z PSL-em dogadać na rotacyjność, to powinien mieć z tyłu głowy rotacyjność z Kukizem. Bo przecież były te wybory parlamentarne, w których Kukiz 15 szło ramię w ramię z PSL-em. I wtedy była taka alternatywa, że Piotr Zgorzelski będzie rotacyjnym wicemarszałkiem Sejmu, po czym zrotuje go albo zarotuje go Stanisław Tyszka. I kiedy przyszło do tego momentu, że Stanisław Tyszka miał rotować z Piotrem Zgorzelskim, no to PSL wyrotowało całkowicie Kukiza. No, tam był taki po prostu na tej rotacji był taki po prostu klin w pewnym miejscu i się po prostu przez ten klin nie mogła ta rotacja odbyć i to myślę, że po prostu stąd Piotr Zgorzelski najlepiej wie, że rotacyjny to może być nie marszałek, a
Kosiarka. Adrian Klarenbach. A propos kosiarki, proszę państwa, mam taką prośbę, gdyby ktoś z państwa był uprzejmy i podpowiedział, gdzie w Wawrze można naprawić kosiarkę, będę niezwykle zobowiązany. No tak, ciepło się zrobiło, a najwyraźniej Adrian ma trawę nieskoszoną. Do zobaczenia. Po 9:00 impreza polityczna u Adriana Klarenbacha zaczyna się za parę chwil. Proszę zostać z Telewizją Republika. Dziś, proszę państwa, w naszej ramówce po raz pierwszy program publicystyczny Pasmo Dzienne prowadzić będzie Monika Borkowska. Proszę zostać z nami. To jest Telewizja Republika. Nieustannie prosimy państwa o wsparcie. Republika jeden klik. Tak wygląda nasz QR kod. Można zeskanować telefonem. Można udzielić nam bezpośrednio wsparcia, wpłacić pieniądze, które pomagają rozwijać nam stację. Można klikać subskrypcję na YouTubie. Można robić zakupy w naszym sklepie. Proszę wspierać Telewizję Republika, stację, która jest niezależna od polityków. Żadni politycy nie wydają nam poleceń, nie mają jak tego zrobić. Niezależna od wielkiego kapitału, ale zależna od państwa, od naszych widzów. I dlatego już teraz jesteśmy największą telewizją informacyjną z polskim kapitałem, czy polską telewizją kontrolowaną przez polski kapitał. A chcemy być w ogóle największą telewizją informacyjną w Polsce. A to się może udać tylko przy państwa wsparciu. Do zobaczenia.